Witam z tej strony Apple i witam, nie zgadniecie w czym, w kolejnym LEGO The Hobbit. Wbiliście te 40 łapek i muszę się przyznać, że byłem ostatnie 3 dni u matki i nie miałem tam za dużo internetu. Jak muszę się przyznać, to nie wiem kiedy wbiliście. Na pewno w ostatnich 3 dniach, więc jak ktoś czuje się urażony, że trochę później daje, to bardzo mi przykro, ale od razu jak zobaczyłem, to od razu wziąłem się za nagrywanie. Oczywiście promocja jest identyczna jak w poprzednim odcinku. Tak, mam niezłożone łóżko. Albo wyjebane. Ale dobre, jak wam się będzie podobać, możecie zostawić łapkę w górę. Czekajcie, bo tutaj, bo tak mi się mylą strony. Subika, wejść na linki z opisu, na przykład na fanpage'a, zostawić lajka. 40 łapek to będzie kolejny odcinek do doby, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że teraz szybciej wbijecie, bo tamto zajęło wam około tydzień czasu, ale i tak jestem z was dumny, bo to chyba rekord łapek na Legosach. Ale dobra, bez zbędnego pitolenia, lecimy dalej. Jak widzicie, jesteśmy tutaj, gdzie skończyliśmy. Teraz według filmu chyba będzie walka z panem Kurna bez ręki. Ale dobra, my już lecimy, tylko tutaj, co mi tu pokazują? Tutaj jest... Aha, moje oko. Uruchałem się. Nie wiedzą jak zejść, XD. Dobra. O kurde! Lecimy. Tu się nam otworzy? Okej, dzięki, cześć. I od razu będzie pewnie misja. O, i latający pierożek ze mnie jest, co to? Może Dori? Tak, Dori! Aha, czyli takie uselessy trochę, nie? Bo mi pokazują strzałki, gdzie iść. A jak to rozwalę? O, widzicie? Chyba, że mam strzałki wszystkie... kto ma próżne? A, i tu się zapala, czyli mam wszystkie znaleźć strzałki i sprawić, żeby się tutaj patrzyły na mnie. No deska latająca! Dobra. Potrzebny mi chwili! Tak, chwili, bo on może kopać w ziemi. Dobra, zostało najtrudniejsze. Bo został mi jeszcze jeden, tylko ja nie wiem tutaj jak tu wleźć w ogóle. Może mam strzelać? O, jest. Ej, co? Ja myślałem, że to jest misja. Gdzie są duchowe cieniądze? Aha, źle poszedłem. Są takie piękne. Twój stary wchodzi ci do wanny. To czemu tu jest strzałka? LOL. Dobra, jest misja. Zarąbiście, straciłem tylko czas. Zabijcie mnie, proszę. As they trod through the forest, a sense of foreboding fell over the company. They were not alone. Had something followed them? Znaczy, później będę miał łatwiej z tymi klockami, jak będę na 100% chciał robić. To nieźle. Kolejna cutscenka. Fu! Nie pluję na was spokojnie. Pluję fusami, bo lubię. Ale tak normalnie mamy atakować? O kurna, łapa. Tilted. Będzie tilted. Będzie tilted. A tilted! Mówiłem, że będzie tilted, bo łapa mu pomachała znowu. Ale dobra, mamy atak. Wargów. Run! Tu, 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 tu. O, patelnia. I kiełba. Dobra, biegniemy. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Mamy tutaj... W sumie to nie wiem, co my tu mamy. Nic nie mamy tutaj. Nie wiem, kim ja jestem w ogóle. Tym jestem. Dobra, tym jestem. Ucieczkę robimy. Okej. Okay. Skaczemy. O Jezu, ale pieniądzów. O kurde, ale patrzcie, ile mi wplotło się tego. Najprawdopodobniej ta misja jest krótka. To może dwie ogarnę. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. O nie! Jest minikidek! I pieniążki. Dobra, halo. Jest kolejna cutscenka.
Ciężko sobie na mój ryj popatrzyliście chyba. Dobra, jesteśmy tutaj. Co my tutaj mamy? Mamy to. O, możemy tak machać. I co my tutaj mamy? Dobra, pół prawie zrobiłem. To jest spoko. A, on nie może ściany rozwalić? Nie może. To po co? A, bo tu mamy jakieś... A, dobra, tu mamy składanie. Okej. Okay. Sio. No, króciutka jest misja. Jak mi trzy niebieskie... cztery niebieskie pieniądze zebrałem. Widzicie, jak to w praktyce wyszło potrzebne mi? Ogień tutaj jest minikit chyba. Więc muszę mieć ogień. Sio, ty kupo główna, potrzebny Gandalf. Gandalf, gdzie jesteś? Nie, Gandalf mi uciekł. No nie, Gandalf. Ciop się. Nie dla psa, dla pana ten hobbit. Zostaw Marwelinę w spokoju. Czołgamy się. Jak twoja mama. Czołgamy się. Niczym czarny ptak. O nie! Dawać mi to. Tak jest. Ale on się boi tej skrzynki w ogóle. Bo to jest jakiś cień Mordoru jest. Ale dobra, mamy kolejnego minikida. Nie jest źle. O, przepraszam kolego, my się znamy chyba, nie? Dobra, srebra nadal nie wiem. Nadal mi nie napisaliście, jak srebra niszczyć. Co jest też zupełnie smutne. Nie mam Killiego, więc nie mogę uprawiać roślin. Ale mam tutaj bombura. O chuj, dobra, ucieczka, żartowałem. Biedny bombur. Wisi tu. Czekaj, jak podejdę tu. O, właśnie, zapisać. Co za nuta Boga była? On tak może, to po to były te cieniste gówna. No to niespodziewanka, no to nawet nie wiedziałem. Okej, okay. Zdobyłem kolejny atrybut, to chyba dobrze. I mogę łapać ten, w siatkę psy chyba, wojny, więc... Dajcie mi tą przyjemność, chodźcie, psy. Złapany. To mogę złapać? Nie mogę tego złapać. Sio! Wchodzimy. O, coś się tam pojawiło, czarnoksięstwo z krainy Oz. A gdzie Marwelino? Płaci chuj. O kurdi! A ze mnie Spiderman! Widziałem cię! Może odkryjemy, co tu się buduje? I co teraz? Trzymaj go za kciuki i teraz patrzcie! Ups, przepraszam! Co my tu mamy? O, kolejny, tylko że chyba nie mam tych szczelaków, nie? Ni chuj szczelaków... Ej, sio, złapię was, kurna, w siatkę, kurna, psy! Jebaki leśne, kurde, co ty robisz, sio, kurna, psie, kurde, złapię cię, patrz, pyk, 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 kurna, patrz, jak po dupie dostajesz tą siatką. Co jest grane? Gościu, gościu, spadaj stąd, już, 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 krysz, 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 won! Ahoj! Skurwysynie! Dobra, to useless siatka. O, gruba zleci. O, mamy to, ale ja tego nie chcę na razie. O, to mi potrzebny czarodziej Radagast do tego. Widzicie, już coś wiem, tylko nadal nie wiem, czym się srebro i złoto rozwala. Weźcie mi na serio, jak znacie się na tej grze, to mi napiszcie, bo wy się pewnie znacie. Wy jesteście bardzo inteligentni. To nie jest wyłudzanie komentarzy, naprawdę, bo ja nie wiem, jak to rozwalać i kim rozwalać. Mam problem, widzicie, z normalnymi rzeczami, a co dopiero z jakimiś srebrami ciasnymi. A jak będę jebał to... i rzucę w to... chuja, nie da się. Tylko tu mogę. Pomyśleli. Dobra, no to bum bum. Ej, bez kitu, już koniec misji. Króciutka, tylko że ja ominąłem chyba dwa niebieskie pieniądze. Żadny time. Spokojnie, kolego. Dobra, jest następny niebieski. Kurde, nie przejdę tego. Ni chuj nie przejdę tego. Mam coś, co bije z zasięgu? Ni chuj nie mam czegoś, co bije z zasięgu. Wspinamy się prawie jak Spiderman. Mówię wam, to działa.
wspinamy się, kolejny niebieski pieniądz, ale to nam nic nie daje, to nam nic nie daje, bo brakuje nam za dużo najprawdopodobniej. Jakbyśmy mieli szczelaka, to byśmy pająki mogli robić, jak nic. I mamy kolejnych kutadroidów, więc co? Ty możesz robić tu, więc idziesz tu, a... No to niezłe zamknięcie. Dobra, potrzebny mi pan łucznik. Mam tylko filii, kili, brązi i moja mama. Dobra, mamy to. Zajebiście, mamy się dalej wspinać. Aż mnie swędzi nos! Tam potrzebny... A jak zrobię tak? Mogę tam strzelić? Ni chuj. Przestańcie warczyć, jebane ufolungi. No mówiłem dla psa, to nie... Czemu ja powiedziałem, że to dla psa? To ma być dla pana. To niezły pies. Aha! Nie gadaj, że dwa razy umarłem i przez to nie będę miał. Zbliżają się! O nie! Co my mamy zrobić? Mamy ogień! I co z tego? I fajnie! Bomby mamy! Double kill będzie, jak nic. Czuję to w kościach. Jednak nie będzie. No to smutekłe. O, jednak coś zabiłem, nie? Aport. Ogień sobie, patrzcie. Pyk! Ej, kolejne psy? Dla pana mówiłem to, sio. Dla pana! Double kilo! Jednak nie double kilo. No to smutekłe. Szybciej rzucaj tymi pochodniami. Dawaj, go, pyk! Dla pana to mówiłem. I teraz pod siebie. I kolejna cutscenka. Faktycznie, taki króciuteczki odcinek. Może faktycznie znowu zrobię dwie misyjki, jak myślicie. Bo teraz pewnie będzie tutaj trochę na tym. I pewnie będzie koniec. Nie wiem, możecie pisać w komentarzu, czy chcecie podwójne, czy pojedyncze. Teraz to wyłudzanie komentarzy, jak nic, mówię wam. Nieprawda, nie jesteś mój. Czekaj, nie, to ja nie jestem twój, poczekaj, wróć. Dobra, mamy kolejną wojnę. Zbierałem pieniędzy, kipo. Ej, byłem tu już! To jest światło, ale zniknął miniki, tylko nie to. Łażesz ten pierścień, czy jak? Tchórzu! No, to nie jest zbyt tchórz. Marvelina się mnie nie słucha. To trochę smutne. Nie gadaj, że przez to, że zginęłem dwa razy, zabraknie mi. Proszę, proszę. Tak jest! Bóg giereczki komputerowej. Bum, bum, bum! Marvelina bohater. Dawaj go, z pięścia porył go. Mój pies. Ocik, chuj. No to jest dobry agent. Jep, jep, jep. To nam się przyda, nie? Halo. O kurwi. Pokaż mu moc posępnego czerepu, za Narnię, za Aslana, za Marvelinę. Go! O chuj, no to zjebałem. Whee! O nie, on będzie mnie rzucać. No nie, on znowu będzie mnie rzucać. No nie, 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 proszę. Friendly fire włączony.
Ale te hobity to są potężne. Nie ma pośpiechu. O, fuckerson! Ale mnie dzidną! O kurdi! Myślałem, że raz trzeba wcisnąć. Masz, kurdi! Teraz ja cię dzidnę. Jeb. O, kurdi! Bez kitu, ze mnie jakiś potężny bohater jest. Po tyłku go, o kurde, dobra, następna cutscenka. O kurdi. Dobra, musimy tak zrobić. Dawać go, pyk, kurde, pyk. Ja, psy wojny, kurdi. Siokysz, kurde, cwaniaki. Mosz, kurde, tasaczka. Czarny tasak rules. Nie, nie na strzępy. Na strzępy to mogę ciebie zjeść. Dobra, dawać mi tutaj psy. Pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. O kurde, niechcąco chyba psa wojny spuściłem na dół. Myk, dla pana to. Myk, myk, przeskakujemy na innego psa wojny. Halo, psy wojny. No nie. Tylko nie to. Dobra, gryźć go, dawać. Co mam wciskać? O, dobra, dobra. Okej, okay, nie dam się pożyć jakiemuś chłystkowi. O, zebrałem kurczaka, bo mi spadł na ryj. I kolejna cutscenka. Strasznie dużo w tym odcinku cutscenek. O nie! Pociąg dwarfów. O kurdi. Feniks, jak nic. Tylko nie płonie. Taki zgaszony. Bye, bye. A ręka mu macha, bo poleciała na krasnalu. O kurde, a co by było, gdyby włosy mu odpadły? To by było coś. A oni? Halo, zapomnieliście o czymś. Okej. O kurde, Bombura to musiał pewnie jakiś gruba skórna siła przynieść. Jakiś strongman wśród tych gryfów. Ale kolejna misja i kolejny achievement. Mamy tutaj ukończ poziom z patelni. I mamy pieniążki, mamy oczywiście 100%, czyli mamy dwa klocuszki za przejście misji i za ten, mamy siatka na motyle. Ciekawe, gdzie to poukrywali, nie wiem, będę musiał to poczytać pewnie, jak będę chciał 100% robić. Ale coś jeszcze odblokowałem? Nie, mam tylko włosy tego goblina i tego, dobra, są trzy, to nie zgadniemy, co tu jest. Ale mamy kolejne misje, tym razem, jak widzicie, dwie. Czym jesteśmy bliżej celu, tym tych misji jest coraz mniej, ale no dobra, mamy 15 klocków, kontynuuj tryb fabularny i kolejna cutscenka. No bo on mu życie, dupę uratował. Erebor. I właśnie skończyliśmy pierwszą część Hobbita. Szkoda, że nie ma trzeciej części Hobbita w tej grze, więc gra urwie się po prostu z tego, co pamiętam, jak ten smok będzie leciał na miasto. No cóż, trudno się mówi, ale mam nadzieję, że wam się chociaż spodoba i to będzie taka nawiązka do Władcy Pierścieni, który jest w całości
ograniczony, czy jak to powiedzieć tak nie po polskiemu. Więc mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Przypominam o tym, żebyście zostawili oczywiście łapkę w górę i mamy kolejną cutscenkę. A i suba. Czy nie będą nic mówić? Nie, jest filmik! O kurdi! 12 miesięcy wcześniej. To było na początku dwójki, czy na końcu jedynki jeszcze? Jak oni gadali ze sobą, nie pamiętam. O kurde! On zjadł. This is no chance meeting, is it, Gandalf? No, it is not. The Lonely Mountain troubles me, Sauron. That dragon is long enough. Sooner or later, darker minds will turn towards Erebor. Take back your homeland. Unite the armies of the dwarves. The Arkenstone. It is the only thing that will unite them. What if I were to help you reclaim it? The Arkenstone lies half a world away, buried beneath the feet of a fire-breathing dragon. Głupoty, gadasz spokojnie. Which is why we're going to need a burglar. O kurde, ciekawe o kim mówią. Jeszcze trwa cutscenka, co jest grane? Ale mamy tutaj naszego włamywacza. Wygląda jakby nie miał spodni, ale no cóż. Ups, to niezły włamywacz. Ale dobra, jest zapisik. Pokazuje nam coś pewnie, gdzie jest misja. Jest tutaj góra ptoków. Co nam tu pokażą? Co nam tu pokażą? Zresztą przeczytamy w ogóle, wiecie? Tylko tak, na pewno skończyła się misja. Na pewno skończyła się misja. Zobaczymy, o co chodzi z tą górą ptaków, tylko najpierw to zniszczę. Dobra, elo. Nie wiem, tak jakoś nie mogę. Dobra, zobaczymy, o co chodzi. Możesz teraz szybko wracać do odwiedzonych wcześniej obszarów, korzystając z pomocy orłów. To jest akurat fajne, nie będę musiał chodzić tę całą drogę, jakbym chciał w Hobbitonie zrobić misję, gdzie jest ich najwięcej, to po prostu polecę. Stań przy orlim posągu i naciśnij przycisk 2, aby otworzyć mapę. Możesz też nacisnąć przycisk 9 w dowolnym punkcie z śródziemia. Pewnie mi się mapa włączy i po prostu polecę. Po otwarciu mapy wybierz odpowiedni orli posąg i polecę do orlego posągu. Zarąbiście. Zarąbiście, zarąbiście, czyli albo posąg, albo coś, ale tutaj mamy jakieś... Patrzcie, jaki ładny, klockowy świat. W ogóle nie wygląda na klocki, ale cóż, ziemię nie robią klockową, tylko cały świat. Jak widzicie, jest tu wszystko ładnie i pięknie. Wygląda to po prostu zjawiskowo, bo stąd nie zejdę w inny sposób niż przy pomocy orłów. Ale no cóż, o kurde, jak tu wysoko. Ogólnie odcinek na pewno jest powyżej 20-minutowy, więc... Wydaje mi się, że wystarczająco duży, a ja spóźniłem się już na strumyk, tu będziemy lecieć i tu jest jakieś księżycowe coś tam. Aha, i mogę wybrać, no tak, orli posąg, widzicie, tu są. Na drodze one były, ale one były po prostu nieaktywne. To jest akurat smutne, ale ich jest naprawdę dużo tutaj, co mnie raduje, bo nie będę musiał zapierdalać przed tą całą mapę, bo to wszystko pomiędzy odcinkami, co ja wam tnęłem, to było właśnie dość długo drogi. Zapisz... O, mogę zapisać, zajebiście. I co za motyle w śmierci? O co chodzi? Co za orły? Ej, ja wcześniej wychodziłem do Windows, więc tego nie widziałem. O co chodzi? Co to za ukryta cutscenka? Co za ukryte pająki? O co chodzi? Ej, bez kapy, ja tego nie widziałem. A, to jest to poprzednio, co on opowiadał tę historię na samym początku. Przez to, że przeszłem do pustkowia Smauga, to zmienił się początek, jak widzicie. Jak oni latają z tymi pająkami. Fajnie. Ale wydaje mi się, że temat jest zakończony. Ja lecę na stream, na który też streamy oczywiście zapraszam. Ale tak jak mówiłem, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, to możecie stawić łapkę w górę, 40 łapek, postaram się do doby wrzucić następny odcinek, ale jeszcze raz dziękuję za oglądanie, a i suba możecie zostawić. I do widzenia.